Dlaczego ten typ trzyma villagera nad kotłem, z którego właśnie wyjął wodę? Aż się boję, ale wsadza tam lawę. Ten villager widocznie chyba nie jest zbyt niezadowolony. I czy coś się teraz stanie? Uwaga, on chwyta za dźwignię. Nie, nie, nie mówcie, że ktoś wymyślił takie sposoby tortur w Minecraft. Ej, to jest naprawdę złe. To jest bardzo złe. Nie powtarzajcie tego w domu. A ja witam was z tym nieśmiałym akcentem w kolejnym odcinku Minecraft Reddit. Czyli w serii, gdzie przeglądamy sobie, co robi internet w Minecrafcie. I robią dużo złych rzeczy. Bardzo złych dużo rzeczy. Bardzo złych dużo rzeczy. Bardzo dużo złych rzeczy. Zostawcie łapkę w górę w ten weekend. Nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę. Piosenka Nuba do Knesa. Więc przypominam, że macie spamować tym wszędzie, okej? Okay? Dopóki nie wyjdzie wszędzie, chcę widzieć spam odnośnie nowej piosenki Nuba do Knesa, która będzie zapowiadała kolejny sezon Herobrine'a, ale nie wiecie tego ode mnie jak coś. Ale dobra! Jak już sobie posmęciliśmy, jak już pogadaliśmy na tematy, które nikogo nie interesują, to stawcie łapkę w górę. Ponieważ 1000 łapek w górę, to od razu kolejny odcinek Minecraft Reddit. Miniaturowa wersja dżungli w Minecrafcie. A zobaczmy. Okej, okay. Jakby jeżeli to ma być dżungla, to ja mam jedno ale. Dżungla jest bardziej zalesiona. Ej, i ta nawet, ona, nawet ta panda się wydaje miniaturowa przez horyzont zdarzeń. Co jest? O nie, to jest bardzo złe. Jak widzieliście kiedyś na przykład skóry niedźwiedzia zrobione w dywanik czy coś, to nie chcę się tego komentować chyba. Mini wersja endu. Więc to jest trend dzisiejszego tygodnia. Mini wersja, ej, jeszcze ten tutaj, co jest? Ten nietoperz symuluje bycie jeszcze smokiem. Nice. Dobra, to jest wizualizacja prismarinów. Czyli zwykły prismarin, cegły prismarinowe, ciemny prismarin i sea lantern. Co ona ma wspólnego z prismarinem? Poza tym, że się spawnuje koło niego? Nie wiem. Jeżeli Steve byłby postacią z anime, więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tym wyrzuca miecz i gwiazdę, kraftując miecz świetlny. No to bardziej Star Warsy, a nie anime, ale dobra. I teraz oglądamy, aha, chyba jakiś command block, dzięki któremu on, wow, dosłownie jak w anime, że takie, wiecie, efektowne walki, a z nietoperzami będzie to samo, chyba tak, to będzie to samo, co jest 5 w ogóle i ta linia świetla, ej, to jest nice, wow, jeszcze, ale to wygląda. Po bardzo dużym czasie zrobiłem upgrade mojego podziemnego Jojo, nie pamiętam chyba, tak, nie, chociaż, wiecie co, mam wrażenie, że tą bramę wcześniej widziałem, ale nie widziałem wnętrza tej bazy, więc to, co tutaj się pojawiło, to na pewno charakterystyczna podłoga, wystrój, jakieś tam były też te goście z siana do bicia i tu mamy coś, co jest... aha, to jest teleportacja do, widzicie, podziemnego świata. Trochę jak w Minecraft Extreme, kiedy symulowaliśmy inny świat w piekle. No, spoko to wygląda, wygląda dostatecznie japońsko. Jak dla mnie, jeżeli taki był cel, to jak najbardziej się udało. Okej, okay, Minecraftowa skrzynka, ona gra, ej, ona gra. Ona ma dźwięk otwierania i zamykania z Minecrafta, słuchajcie. Uwaga, teraz będzie. Uwaga, montażysta, nie wytnij tego. Tam jest, aha, bo teraz gra muzyka z Minecrafta zwykła. Jak ona ją zamknie, to... jest dźwięk zamykania skrzynki. W coś fantastycznego. No cóż, to jest ten moment, kiedy wszyscy mówią, że dziewczyny bez makijażu nie wyglądałyby tak fajnie. Jak widać, z makijażem wyglądają nawet gorzej czasem. Ona nie wygląda jak mieszanka człowieka i creepera, ale bardziej jak mieszanka człowieka i zombiaka z rozpikselowaną teksturą. A to, to... aha, nie. Typ serio przenosi netherową twierdzę do zwykłego świata. No spoko. Jestem ciekaw tylko... a, po co? A B, skąd on ma schemat tego? To znaczy, czy on go odwzorowuje z jakiejś konkretnej, nie wiem, twierdzy z netheru? Czy on po prostu tak na czuja buduje po tym, jak się już napatrzył wystarczająco na netherowe twierdze? Nie wiem, ale szkoda, że tego nie napisał w tytule. Oj, bo jakby napisał, to by wiele rzeczy było bardziej klarowne. A zobaczmy, jak to wygląda finalnie. No, finalnie wygląda faktycznie jak netherowa twierdza. Nawet jest tak samo pogliczowana, czyli na przykład korytarze, które się kończą nigdzie. Nie wiem, czy te aspekty były tak samo potrzebne, ale prawdopodobnie jak widać tak. Miejsce na wagnach myślę, że dobre jak na takie coś. Ktoś zrobił psa w Minecrafcie, odwzorowując swojego psa z prawdziwego świata. No, przez chwilę myślałem, że ten pies po prostu to jest co odwzorowane, to jest chyba tylko jakieś zdjęcie wklejone. Frostwalkerowe łódki. No, tego nie było, przynajmniej ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem, a jest to coś nie tak głupiego. I taki enchant faktycznie nawet mógłby się pojawić w grze, dlatego że, no, wiadomo, teraz moglibyśmy się poruszać o wiele, wiele szybciej na łódce,
bo łódka na lodzie jest o wiele bardziej wydajna, to znaczy, no chyba sami widzicie, o co chodzi, nie muszę tutaj rozwijać tego tematu, bo rzeczy oczywiste są rzeczami oczywistymi. Dziękuję bardzo za uwagę, stawcie łapkę w górę. A GameCube Startup with Noteblock, to jest taka konsola? O nie, to naprawdę działa. I to fajnie działa, w sensie, że to logo na końcu. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale jest to nawiązanie do mema, tak naprawdę. A tutaj skóra z Weavera. Weaver jest chyba z kości, mam takie wrażenie, takich ciemnych, więc... A, dobra, nie będę tam się rozdrabniał, bo ja się nie znam. Wertykalne slapsy, co? I ty pokazuj, jak to zrobić od razu. O nie, dobra, ja już sobie wyobrażam. To pewnie będzie... Co? Aha. On tu robi przecież wyrzutnie. Jaki to ma sens? Aha, taki ma sens. Czyli tak się robi takie rzeczy. God damn it. Co jest? Ej, to jest naprawdę ukryta półpłytka stojąca bokiem w Minecraft. Moja dirtowa twierdza. Tak, posiadłość. Cokolwiek to jest, nie chciałbym w tym mieszkać. To wygląda jak idealne roisko dla mrówek. Dobra, typ zna najszybszy sposób na ginięcie w Minecrafcie. Co jest? Okej, okay, czyli to wszystko teraz ostrzeliwowuje wszystkim, co jest, więc on dodatkowo nic nie widzi, więc też to działa za flesza. Wyobraźcie sobie jakiegoś znajomego w taką pułapkę wpuścić. On miał jakąś nieśmiertelność włączoną, dlatego nie ginął, znaczy miał totem przy sobie. No ale jestem ciekaw, jakby to zadziałało na przykład na jakiegoś gościa w najbardziej wypasionej zbroi. No to by było ciekawe. Dobra, typ robi baseballowe boisko. Widać, że tutaj jest miejsce, dobra, na kosz. Co nie jest jakoś specjalnie rewolucyjne. Ale to jest dobre, bo on podskakuje. Co jest? Ej, to jest całkiem fajne. To znaczy ten dodatek. Revin Base, co to znaczy? Zajęło dużo czasu, zginął 45 razy. A chodzi o to, że swoją bazę umieścił w, jak widzicie, jaskini. Okej, okay. Jest tutaj też dużo villagerów. Zastanawiam się, co w przypadku, gdyby na przykład jakiś mob spadł z góry, no bo wtedy to te wszystkie villagery tutaj by miały przechlapane i taka wioska mogłaby się bardzo szybko skończyć. Chociaż jest ładna, ja ją propsuję. Typ, co sobie zrobił bazę pod wodą. Przynajmniej jakoś wygląda. A tutaj mamy Minecrafta w połączeniu z naszym cyberpunkiem. No, nie naszym cyberpunkiem, bo nasi to potrafią co najwyżej licencję kupić na takie rzeczy. Ale wygląda bardzo fajnie. Aha, kolejny pulpit. Tym razem item frame'y i półeczki. No, nice. Ej, co? Czy National Geographic robi jakąś kampanię w Minecrafcie? Chyba tak. I to jest Minecraft RTX. Czyli tak, ten beznadziejny Minecraft na Windows 10. Dobra, zdajemy dalej. Aha, i to jest po prostu kanion jakiś tam odtworzony? No spoko, no. Ciekawe, kto za to zapłacił z działu marketingowego. Ej, co jest z tymi tabliczkami? Popatrzcie, jaką spiralę one tworzą wokół beacona. Oczywiście chyba nie muszę odmówić, jak to jest zrobione całkiem prosto. Okej, typ instaluje Windowsa 9.8 na swoim Minecraftowym komputerze. Boom. Ja bym na tym komputerze odpalił jeszcze Minecrafta, w którym odpaliłbym komputer z Windowsem jeszcze starszym. Czy możemy powiedzieć, że to wiernie oddaje rzeczywistość? Prawdopodobnie nie. Jakkolwiek to nie byłoby dobrze zbudowane, bo nie mam zamiaru powiedzieć, że zrobiłbym to lepiej. No oczywiście, przecież ja jestem tylko beztalenciem Minecraftowym. Wow, nic takiego, ale jednak. Całkiem spoko. Takie zagęszczenie na jednym takim terenie. Kolejny okropny tort Minecraftowy. On jest serio? Mi się śnią po nocach i są jak dla mnie ohydne? Czy to jest jadalne w ogóle? Co to jest? Czekoladki? Drewno? Czy coś jeszcze gorszego? Nie wnikam w to. Gdyby tak wyglądały dżunglowe twierdze, to może byłby nawet jakiś większy sens wchodzenia do nich. Chociażby przygoda. W ogóle gdyby tak wyglądały mapy w Minecrafcie, to by było spoko. Co jest? To jest wizualizacja nametaga Jeb, który sprawia, że owce się świecą różne kolory. Dziwna sprawa, że coś takiego zrobił. 20 sekretnych wejść. Celebrujący rok, odkąd został mój pierwszy film zrobiony. Robiony. No dobra, zobaczmy. Pierwsze wejście mega tajne, to znaczy wejście z pokroju tych, które są całkowicie niewidoczne. Nie tak, że gdzieś jest przycisk ukryty, tylko totalnie da się tego zobaczyć. W środku magazyn. No spoko, wygląda fajnie.
typ teraz, wow, ej, kolejne przejście, on uderzył tylko siekierką w ścianę, a ona sama skumała, że coś jest nie tak i otworzyła się. Te białe pola to mapy. Wow, ej, to przejście było genialne bardzo. Tylko jest to pewnie bardzo frustrujące, jeżeli chodzi o to, jak nawigować w takim czymś. O, jest to w ogóle najnowszej wersji robione. No spoczko, teraz mamy kolejną skrytkę za pomocą nowego bloku. Tak w zasadzie to chodzi o te liście. I wychodzimy w cave'ie. W cave'ie, w którym też będzie jakieś przejście ukryte, bo tutaj ma być 20 aż przejść, więc warto zobaczyć. Dobra, strzela tam, otwiera kolejne drzwi. To nie było nic wielkiego, ale coś czuję, że zaraz coś tu się zmieni. On poszedł w jedną stronę, potem zawrócił. Nie wiem, czy to jest rzecz znacząca przy tym, ale teraz założył Frostwalker. Ja podejrzewam, że jestem jakiś właśnie, jakiś czujnik, który sprawia, czy woda się zmienia. I jak ona się zmienia na lód, to wtedy się aktywują drzwi. Jest to też genialne, bo można powiedzieć, że mamy pewnego rodzaju unikalny klucz, który, no, otwiera drzwi tylko nam i ewentualnie osobom, którzy znają tą technikę, ale Frostwalkera nie każdy ma na nogach cały czas. Tak naprawdę ludzie nie mają Frostwalkera na nogach praktycznie w ogóle, wyjmują go w specjalnych sytuacjach, bo można czasem się przez niego zabić. I tutaj kolejne przejście. Nie wiem, co tutaj się stało, ale jesteśmy w innym pomieszczeniu. W pomieszczeniu, w którym tutaj trzeba będzie podpalić świeczki i wow, na podpalenie świeczki też nawet otwierają się drzwi. Czy tutaj trzeba będzie otworzyć shulker boxa do tego, by... Nie, on tutaj pewnie wejdzie w jakąś lawę. On... Ej, co? Co? On kliknął i go po prostu przeniosło? Jak to się stało? Czy tam była jakaś enderperła? Nie mam pojęcia. A tutaj mamy magazyn z shulker boxami, czyli prawdopodobnie cały dobytek do uciekania. Ej, on wszedł przez shulker boxa do ziemi. To też jest całkiem ciekawe, coś czego nie widziałem. Idąc dalej, jesteśmy teraz w zwykłym cave'ie, więc w takim cave'ie wyobraźcie sobie, że wyjdziecie, uderzacie redstone i wam się otwiera. Co? Czy na to działają te detektory zmian bloków? Na takie małe rzeczy? Nie wiem. Spróbujcie mi napisać to w komentarzach, proszę. A tu wejście przez śnieg nawet. No tak, bo w nowej wersji mamy jeszcze ten śnieg, w którym się zapada, więc przez niego także można robić ukryte przejście. Co jest też spoko. Kolejny korytarz. Wow, ile tych korytarzy. Teraz wejście przez obraz będzie. Czyli coś chyba najbardziej casualowego, jeżeli chodzi o ukrywanie rzeczy. Ja na przykład odkryłem takie coś, że jak widzę obrazy u kogoś w bazie na ekstremie, to z automatu szukam tam ukrytego przejścia. Więc generalnie przejścia takie zwykłe za obrazami są badziewne. Ale tutaj było na przykład wyjście, ten gościu pokazał, które miało połączony obraz z pistonem, więc ktoś nie powołał. Nie mógłby sobie sprzeciwiać po prostu do obrazu. A tu puszcza się muzykę i podejrzewam, że odpowiednia płyta właśnie otwiera drzwi dalej do czegoś, co już wygląda jak miejsce ostateczne. Ale jednak nie. Teraz bierze trójząb i tym trójzębem będzie rzucał, uderzał, co robił? Gdzieś tam rzuca. Wróciło to do... Co się dzieje? Okej, to jest mocne, bo to jest w ogóle winda. I to jest wyjście na zewnątrz, więc tak. Cała baza, mocna baza. Od A do Z dużo się tu działo. I spoko. Dużo rzeczy sobie mogłem przemyśleć, oglądając jego pomysły. Czy typ naprawdę zrobił item frame'a pod swój pierwszy prawdopodobnie kill off i go podpisał początek? Całkiem słodkie i nostalgiczne. Dobra, mamy... Co jest? Ktoś sobie zrobił telewizor. Ten telewizor został zrobiony z item frame'ów. I nie wiem, co to była za bajka. To znaczy, ja kojarzę ją chyba z telewizji, ale no naprawdę nie wiem, co to było. I zobaczmy teraz tak, ile do tego command bloków trzeba było, by dosłownie te kilka sekund nam się wyświetliło na ekranie. Jak widać, bardzo, bardzo dużo. Ej, to nawet nie wygląda jak Minecraft. Seriously. I to prawdopodobnie przez ten dach. Bo okej, no ktoś by powiedział, ale Dokness! Przecież nie widzisz tych bloków tutaj i tych bloków tu. Ale zobacz, nawet drzwi są okrągłe. Czyli coś w tym jest, co nie wygląda w ogóle jak Minecraft. Mówię o samym domku. Ktoś buduje miasto, czy to jest jakieś po prostu miasto, otworzone z GTA? Nie, to jest po prostu miasto. Cenię za pomysłowość. Satysfakcjonujące budowanie. Zobaczmy, czy naprawdę możemy to usatysfakcjonować i do jakiego stopnia, bo jak zwykle widzę jakieś tytuły na internecie typu to wideo cię usatysfakcjonuje albo rozluźni, no to już wiem, że to na pewno nie jest wideo do mnie. Ale dobra, oglądamy, zobaczmy. Całkiem ciekawy pomysł na enchanting table. Jakaś
półeczka, w której jest akwarium. Tak, akwarium tam będzie. Fajne te daszki w ogóle są nad każdą z tych farm w ogóle. Wow. No, czyli jest minimalizm połączony z całkiem ładnymi dekoracjami. I w tej bazie znajduje się chyba wszystko, co potrzebne. Czy to było satysfakcjonujące? W żadnym stopniu. Może jest coś ze mną nie tak. Nie wiem, napiszcie, czy was usatysfakcjonowało, czy jakieś, nie wiem, ciarki dostaliście oglądając tego, bo ja nie dostałem nic. To tutorial na półki. Ej, całkiem spoko, to są armor standy, po prostu, no znaczy tak. Jak w inny sposób by to mogło być zrobione? Tylko i wyłącznie item frame, no ale czy to wam wygląda na item frame'a? Mi też nie. Wykopuję redstone'a, na niego stawia armor standy i w tym momencie, zanim zbyt się napalicie, gracze Java, to wam przypomnę, że to jest znowu na tego beznadziejnego Minecrafta Windows Edition i ja nie mogę kryć, że jestem autentycznie wkurzony na Bedrock Edition, bo patrząc na Bedrock Edition, jeszcze mówiłem wiele razy, ale powtórzę jeszcze raz. Patrząc na Bedrock Edition, mam wrażenie, że wszystkie fajne rzeczy idą nie w to miejsce, w które powinny iść, bo prawdziwe grono maniaków Minecrafta jest na wersji Java. Na wersji Bedrock są gracze niedzielni albo świeży i mam wrażenie, że przez Bedrock Edition Java jest zaniedbywana, a mówię tak ze względu na to, że w Javie nie ma dalej ray tracingu. I ktoś mi powie, Dokles, no ale przecież w Javie nie da się zrobić ray tracingu. Po pierwsze, pewnie się da, a po drugie, nawet jeżeli jest to trudne i w ogóle, to już kilka lat temu mogli zrobić aktualizację Minecrafta na nowy silnik i byłoby dobrze. Zresztą tyle już było aktualizacji Minecrafta przed laty zmieniający totalnie grę, że nikt by się o takie coś nie pogniewał, naprawdę. A zamiast tego każą wam kupować drugi raz tą samą grę, która tak naprawdę jest bardziej zabagowana niż oryginał, wspiera mniej rzeczy niż oryginał, ale ma jedną bardzo dobrą opcję, czyli RTX, który jest reklamowany wszędzie. Totalna beznadzieja. A jakbyście nie wiedzieli, to na koniec jeszcze rzucił tej podczeń widzialności, by tych armor standów nie było widać. Fajna półka. Sorry, rozgadałem się. Skończyłem to dobrze. Znaczy też dobrze, nie to. Bo to po polsku jest to. I co, on złapał rybę na wędkę? Ej, to tak działa w Minecrafcie? Albo to jest fished it to well. Czyli ja przeczytałem finished, czyli że skończyłem to dobrze. A to kolejna pułapka prawdopodobnie dla graczy. I zauważcie, że ta pułapka opiera się na tym, że strzały już są w wodzie, a jak tam wpadnie gracz, to pewnie jedyne co, to zbierze damage wszystkich strzał. Nie wiem, czy tutaj zaprezentują to, ile damage'a to zabiera i czy zabija gracza instantanie. Nie pokazali tego. No dlaczego? Głupi Reddit. Znaczy, nie no, Reddit jest spoko. Ale ludzie, którzy mają fajne rzeczy, nie mają w ogóle pojęcia o tym, jak się powinno nagrywać wideo, żeby ktoś w ogóle był usatysfakcjonowany tak naprawdę. Nie tak na niby, jak w tamtym filmie. Wersja HD. O, no, wygląda trochę i przypomina mi starą Prince of Persia. Nie tak starą, ale tą z taką grafiką komiksową. To ona nie była tak stara, ale już mam 2021, więc stara. Jak typ zdobywa dyski ze swojej farmy? No prawdopodobnie po prostu tak właśnie to robi, że próbuje, żeby szkielet nie rozstrzelił. On strzela creepera i no tak to się dzieje. Co jest nie tak ze światem tego gościa? Co jest nie tak z tą lawą na dole? To też jest ciekawe pytanie. Chyba przekształcił swój świat na Nether, zamiast po prostu w Netherze się wybudować, to zrobił coś takiego. Okej, może stwierdził, że będzie pomysłowy. A co się tu stało? Co? Aha, on mówi tutaj o błędzie, gdzie lawa dotyka nawet 3 bloki nad lawą i to jeszcze przez bloki. No cóż, mam odpowiedź. Bedrock Edition. W końcu skończyłem swoją bazę w endzie 100% na survivalu. No to spoko. Z tego co widzę, to on ma prosty sposób przemieszczania się pomiędzy piętrami za pomocą minecartów. Pewnie jest to całkiem wydajny sposób, ale jak dla mnie mało satysfakcjonujący. I teraz dobra, ale w ogóle stacja kosmiczna. To jest fajne, że mamy takie miejsce jak End, gdzie właśnie możemy robić takie bardziej powalone, latające projekty. A tu jest animacja, jak widzicie, no czego, no miedzi. Tak to się nazywało? Miedź? Koper, no. Ej, co jest? Naprawdę lisy mają animację chrapania? Tak? Czy to praca do szkoły? Ja jak chodziłem do szkoły, to nad takim czymś żeśmy dźgali igłami i sznurkami i robiło się to różne rzeczy. Generalnie nie wiem, na to wpadł. System edukacji w Polsce jest beznadziejny i teraz sobie zdaję sprawę, ile głupich rzeczy robiłem w szkole, których mogłem nie robić i dalej być szczęśliwym. Steampunk! No, o steampunku gadaliśmy ostatnio. Jak najbardziej steampunkowa maszyna. Z efektem wolnego opadania na Elydrze możecie naprawdę mieć efekt kamery drona. No dobra. Slow falling plus Elytra, tak? Dobra, czyli on ma Elytrę. Ej, czy to będzie nowy, ciekawy... Ej, wy ty faktycznie, że tylko F8 łączy, że ta kamera
kamera była płynniejsza i wow, naprawdę to wygląda jak lot drona. Nie wiem, jak to się to wpadło, ale dobrze na to wpadł. A to miniaturka wioski z Minecrafta, co... No i znowu z tego dziwnego materiału zrobionego, dalej nie napisał, co to jest. A to? To jakaś latająca maszyna prawdopodobnie. Znaczy, nie widzę jakby innego sensu w tym, żeby... A nie, no w sumie to nie wiem teraz, o co chodzi. Chciałem powiedzieć, że to jest latająca maszyna, dlatego pewnie, że z bambusów on to buduje, a wiadomo, pewnie po to, żeby szybko się pozbyć tego rusztowania. A nie, bo on tutaj robi coś więcej. To jest magazyn cały latający. Znaczy, latający jak latający, dryfujący po prostu w powietrzu. W powietrzu też mogłaby dryfować łapka w górę, ale żeby dryfowała w górę, to trzeba zostawić łapkę w górę. Więc zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już jutro. Przypominam, piosenka Nuba w weekend. Cześć!